Jak ma być performance, to będzie performance. Żeby morda nie była za bardzo czerwona w tym świetle, to trzeba zrobić mały make-up. No i zaczynamy. Chciałbym wam pokazać wideo art, który robiliśmy wspólnie z Tamarą, która była uczestnikiem zeszłorocznych spotkań Instatu na Sendi. No niestety w tym roku nie będzie mogła uczestniczyć. Co mogę powiedzieć o tych wideoartach? One są bardzo stare, archaiczne, ale jak się wgłębić w ich treść, to często przenoszą to nas także w przyszłość. Może nawet tą, która jest obecnie. Są zapisem rzeczywistości, która istniała, ale która też w jakiś sposób w dalszym ciągu ma swoją kontynuację teraz. To są różne wideo performance. Starałem się je tak poumieszczać obok siebie, aby stanowiły jakby pewną dramaturgię też i historię mojego życia z Tamarą, historię na przykład naszego żółwia, powstawania otoczenia, w którym mieszkamy do dzisiaj. Są to różne inspiracje, to znaczy jakby kinem awangardowym, podziemnym kinem amerykańskim, polskim wideoartem, jakby inspiracje nieco warsztatem formy filmowej, no a także nasze własne przemyślenia, to takie jakby trochę poematy wideo, może te krótsze, to nawet jakaś taka forma haiku filmowego. Ocenicie sami. Jak ma być performance, to będzie performance. Na tą uroczystą chwilę zakładam kapelusz, który nie jest cylindrem. On ma zupełnie jakąś inną nazwę. Był modny w czasie renesansu. Przepraszam, co ja mówię? Nie renesansu, tylko romantyzmu. Potem zanikł. Obecnie jest modny nadal u rockmanów. Życzę miłego oglądania.
Wow.
chodź zobacz! Paweł, chodź zobacz!
Ale jest, jest. A mógłbyś mi podać aparat? Jaki? Mój aparat jest. A ten, gdzie leży? No wiesz, że gdzie leży aparat. No tam, gdzie jest ten rzutnik. Gdzie są narzędzia? Gdzie są narzędzia? Proszę, widziałam. Ale jeszcze nie jest cały zakryty. No bo nie będzie u nas cały. Rumunia jest cały zakryty. Rumunia, południowe Niemcy, Węgry, tak. Natomiast u nas ten kawałek musi być zakryty. To ono długo jest, to zaćmienie.
teraz po wideoarcie taka chwila uroczysta, gdyż chciałbym Wam zademonstrować film prapremierowy. Jego premiera odbyła się na Animatorze 2020 w tym roku w kinie Muza. Jest to pierwszy film Tamary, który nakręciła na taśmie 16 mm i który w zasadzie po raz pierwszy ujrzał właśnie swoje światło, no oprócz szkoły filmowej w Łodzi w 1980 roku. To właśnie ujrzał swoje światło dzienne po raz, można powiedzieć, drugi na Animatorze. Jest on oczywiście lekko zremasterowany. Tu chciałem ten film dać w formie eksperymentalnej, czyli wychodzącej w przyszłość, gdyż on jest kolorowy. Jest to film barwny, chociaż w oryginale czarno-biały. Może bardziej szlachetny, ale Tamara chciała go zrobić jako film barwny, tylko w 80 roku było to w praktyce niemożliwe w polskich realiach. Także krótko mówiąc, no w imieniu swoim i Tamary chciałbym ten film Wam zademonstrować. Oczywiście ten kolor nie jest idealny, gdyż wtedy ta technologia w stosunku do obecnej nie była idealna, ale tutaj posłużę się może cytatem, co Tamara napisała. Przepraszam, że będę czytał z kartki. Film jest rodzajem subiektywnej, poetyckiej narracji, będącej próbą transpozycji mojego świata wewnętrznego na język medium fotograficznego, który jest istotnym składnikiem filmu. Jak Iżykowski miał. Upływ czasu i rytm obrazu jest niedosłowną formą przeobrażeń mojego wewnętrznego nastroju. Znaczenie, które wytwarza ten rytm obrazów, nigdy w pełni nie będzie przez widza odczytane, podobnie jak metafora w poezji. Traktuję ten film jako opis mojego, w cudzysłowie, snu, który dla jednych jest obojętny, dla innych rzekomo odczytalny czy odczytywalny, ale banalny, a dla innych z kolei staje się znaczącym przekazem. Koniec cytatu. No są tutaj takie nawiązania według mnie do nowojorskiej szkoły właśnie kina podziemnego, do właśnie Jonasa Mekasa, Marco Pulosa, Maidern. W Polsce podobną wrażliwość formalną reprezentował w swoich filmach Kazimierz Będkowski z warsztatu formy filmowej. Co mogę dodać? Premiera tego filmu odbyła się 5 października tego roku, właśnie w dzień urodzin Tamary. Życzę miłego odbioru. Thank you.
Thank you.